Hej, w tym odcinku narysuję wyzwanie z Instagrama Draw this in your style. No, i narysuję rysunek, otworzę w swoim stylu rysunek sami, Samanty Lesiak. Co tu dużo mówić, no narysuję. Oczywiście zaczynam od szkicu. Spróbuję jakby zawrzeć takie charakterystyczne cechy, na przykład to, że bluzka jest zielona i jest w paski. Że ta postać ma takie charakterystyczne takie barwy, takie proste, niezaokrąglone. Włosy ma takie, tak jakby upięte w kilka. Ja sobie dorysowałam gumkę. I ta postać ma elfie uszy, jest elfem. I ma taką gwiazdkę i dwie kropki na czole. Księżyc miał na ręce, ale ja mi kiepsko wychodzą ręce, więc tej ręki nie narysowałam. Jeszcze ćwiczę rysować ręce. A jako chciałam, żeby to wyszło dosyć przyzwoicie, no to tej ręki nie narysowałam. Dlatego na ramieniu zrobiłam ten księżyc. Naszyjnik też uchwyciłam, a tam tło też jest takim kołem, tylko no troszkę inaczej jest ułożone. No i zaczynam kolorować promarkerami. Najpierw skórę. I coś mi się tak wydaje, że ten odcień skóry to jednak jakoś tak inaczej wyszedł. To znaczy, raczej mam pewnie inny odcień promarkera, bo ja mam Dusky Pink bodajże. No więc to jest taki jednak ciemniejszy trochę. Ale jakoś to wyszło. Jeszcze coś, ten odcień oczu mi nie tak wyszedł, bo tam był jednak jasny, a tu mi wyszedł taki szarawy, pomarańczo-żółć, a tam był jednak taki żółty, widać, że to żółty był, tak jak ta gwiazdka, nie wiem, może za dużo czarnego ciemnokresu nałożone na tych oczach, czy coś. No ale... I nie wiem, czy to ten odcień był na włosach. Znaczy kolory nie muszą być takie same w tym wyzwaniu, ale jednak fajnie jak jest. Ale jestem tak ciekawa, czy to był ten kolor. Tak na początku mi się wydawało, że ten, a później to nie wiem. Gumkę zrobiłam żółtą. Dorobiłam trochę blask na oczach, ustach. I teraz bluzka. Dorobiłam jeden pasek innego koloru, żeby było takie coś ode mnie włożone w ten rysunek. No, najpierw tak kolorami koloruję, żeby później nie otwierać bez potrzeby, co jest potrzebą, bo kolorować, ale... Żeby później nie otwierać jeszcze raz tam pisaków, tylko żeby już za jednym razem pokolorować wszystkie dwa paski. Trzy. Niektóre były. Jasno, zielony, trzy. No i tło zrobiłam brush penami na bazie wody. I tło też zrobiłam piaski, tylko że sami zrobiła takie szare to tło, a ja bardziej takie brązowo-żółte. No takie. Też zrobiłam gwiazdki. Opis. Tak żółty to nie widać w kamerze w sumie.
Bez kamery też za bardzo nie widać, więc trochę kiepsko. No, ale napisałam na podstawie rysunków sami, Samanty Lesiak. Napisałam Samanty Lesiak. No i to wszystko w tym odcinku. Tak wygląda efekt końcowy z innej perspektywy. I widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!